To pierwsza wystawa rozalinowa w Ostrowcu. Artystka od lat, zawodowo związana z poznaniem i tamtejszym środowiskiem plastyków, w naszym mieście spędziła wczesne lata swojego życia. I choć wystawiała w galeriach w kraju i za granicą, to do tej pory swoich prac nie pokazywała w Ostrowcu, gdzie nadal mieszka jej rodzina czy grono znajomych, choćby z kielskiego plastyka, którego jest absolwentką. Na tej premierowej Ostrowieckiej wystawie znalazły się przede wszystkim portrety. Akurat na tej wystawie są to, jest przedstawiony jakby człowiek czyli no, można powiedzieć portret, tak Pani powiedziała, ale nie tylko maluje portrety, chociaż jej ulubionym właśnie tym tematem jest człowiek, chociaż jej maluje również jej krajobrazy. Artystka przyznaje, że to nieprzypadkowy wybór, bo ludzie są jej ulubionym tematem, ale na wystawie są też prace z cyklu zatytułowanego W szczelinie istnienia, nawiązującego do końca ludzkiego życia. Zawsze wchodzi mi pierwszy człowiek i jego charakterystyka, no siebie zrobiłam dlatego, że no, chciałam się zatrzymać również chociaż raz. No i to są takie dwa cykle duże. Ten jeden jest właśnie w zachodzącym słońcu, co można skojarzyć oczywiście z tym, że to życie się już tak jak gdyby chyli. Natomiast ten drugi to jest cykl, który nazwałam w szczelinach istnienia gdzie człowiek w zasadzie nie może się za bardzo wychylić, nie może dużo powiedzieć, zrobić. Cechą wyróżniającą, by nie powiedzieć charakterystyczną dla prac artystki jest niezwykła kolorystyka. Twórczyni nie boi się stosowania kolorów we wszystkich pracach. Wiele osób mi mówiło właśnie, że takie kolorowe, piękne, ile w tobie koloru. Tak, no to koloru, no tworzę tak, bo kocham kolor, natomiast... Yy, Myślę, że ten cykl będę ciągnąć dalej. Oczywiście maluję pejzaże, konie, ulubione, wszystko. Wszystko już mam za sobą. Chciałabym jeszcze coś dalej zrobić. Barwne i optymistycznie nastrajające prace Rosali Nowak będzie można oglądać w Ostrowieckim Muzeum w Częstocicach do 3 sierpnia.